Wreszcie, ujawnij się. Nie bój się, Maria, albo mnie kurde życie łaską. Przychodzę od niego, to patrzę, jeszcze parę dziś syna i nadasz mnie nie jedzieć. Ja? Syna? Jak to możliwe, skoro jeszcze nie mieszkam ze swoim mężem? Duch Święty stąpi na ciebie i święty, który się narodzi, będzie nazywany Synem Bożym. Przecież to niemożliwe. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Co powiesz na to, że twoja krewna Elżbieta po 6 miesiącu ciąży, tak która chodziła z niechodnią? Elżbieta? Ciąży? Oto ja sobie wiedząca Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Tak, zgadzam się. Cały dzień pracy. Dobrze, że pod tym drzewem jest trochę cienia. Zaraz, zaraz, jak brzmiała ta piosenka. Podaj piłkę. Tobie? Przecież ty nie umiesz grać, jesteś tam, ha. Patrzcie, czemu ja tak chce się nauczyć grać? Jak wy tak możecie? Wy idioci! Janku! Nie biciem i pięściami, ale miłością i łagodnością będziesz musiał sobie w nich pozyskać przyjaciół. Natychmiast powiedz im o grzechu i jak wiele szkód wywołuje w naszej duszy. Powiedz im również o wartości cnoty. Ja? Przecież jestem niewykształcony. Nic nie umiem. Kto mnie tego nauczy? Spokojnie. Ja dam ci nauczycielkę. Dzięki niej staniesz się mądry. A kim ty jesteś, że takie rzeczy mówisz? Moja mama zabroniła mi rozmawiać z ojcem. Jestem synem tej, o której ci mówię. A zresztą ona wszystko ci opowie. Janku, mój syn ma rację. Popatrz, co stanie się, kiedy będziesz wypełniał tę misję razem ze mną. Zobacz, takie będą efekty naszej współpracy. Kiedy będziesz pokorny, silny i mocny, to stanie się na twoich oczach. Nic nie rozumiem. Przyjdzie czas, że wszystko zrozumiesz. Błogosławiona jesteś Ty i błogosławiony owoc Twojego łona. Czemu to Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Kiedy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, poruszyło się dziecko w moim łonie. Dobrze uwierzyłaś słowo powiedziane przez Pana. A więc to prawda. Wielbi dusza moja Pana. Zobaczcie, ilu ludzi, zobaczcie, jakie piękne obrazy. O, ile książek tu jest. A kto mi pokaże jakąś czerwoną książkę? A teraz książkę niebieską. Książkę o rewersie 23. Trochę wyżej, pomarańczowa. Brawo, brawo, znakomicie. A teraz książkę zieloną. Żydowską! Zajmijmy nas, uciekajmy! Jejku, woda, za mną, na najwyższe piętro oratorium! Ojejku, tu jest już woda! O, zobaczcie, tam jest podwyższenie. Poczekajcie, ja wejdę tutaj po tej kładce, jeden z kleryków mi pomoże, a potem będzie pomagał wam przy wchodzeniu. Poczekajcie, ja sprawdzę. Dobrze, chodźcie, jest ok. Śmiało, śmiało, pojedynczo, pojedynczo. Patrzcie, tam jest druga pani. I też przyjdzie, proszę. Dobrze, chodźcie, chodźcie. Dobrze, Kary, chodź. Ojejku, patrzcie! Wpadli do wody. Tak to jest.
gdy postępujemy na własną rękę, nie słuchając się innych, mądrzejszych, starszych osób. Nie ustawaj świat, ten łaski łaski.
myślę, że czy czuję, że będzie to czas rezygnacji z siebie, że po prostu nie podołam. Ale dobrze. Postaram się już o tym nie myśleć, tylko oddam się całym siebie. Wierzymy w ciebie. Zobacz, nie wiesz, że się uśmiechnął. Myślisz, że nas rozumie? Myślę, że na pewno nas słyszy, ale chyba nie rozumie. Zobacz, to jeszcze doborowy. Słyszysz? Co to za odpłacę? Ktoś tam do nas idzie. Czy wy jesteście rodzicami Jezusa, Syna Bożego? No właśnie, to wy? Tak, to my. A wy? Kim jesteście? Jesteśmy pasterzami. Kładąc się spać, ujrzeliśmy anioła, który nam nakazał szybko do was przybiec. No właśnie, przybiec. Mamy ze sobą skromne dary. To wszystko, co mamy. No właśnie, wszystko, co mamy. Przynosimy dzbanek mleka owczego, sweter z owczej wełny, no i to wszystko. No, to wszystko. Ja mam jeszcze suchar od pasterza. Suchar? Taki krótki dowcip. Nie rób tego. Normalni mężczyźni używają tego, żeby im spodnie nie spadały. Co będzie używał Pan Jezus do tej czynności? Pasterz! Przepraszamy za niego. Ja twe dziecię, o podaj mi swą dla króla. Przynosimy złoto, kadzidło i mirrę. Bądź uwielbiony. Dobrze, chodźcie. Złożymy to wszystko. Dam swojego zamysłu. Maryjo, Maryjo, jestem zmęczony. Nie mam już siły, żeby moim chłopcom opowiedzieć o tym. Nie pomagają bajki, nie pomagają poważne kazania. Chłopcy cały czas tkwią w grzechu.
Co ja mam zrobić? Czy twoi chłopcy wiedzą, do czego służy młot i kowadło? Młot i kowadło? Myślę, że tak. Wielu z nich próbowało się w zawodzie. Kiedy tłumacz im, że młot oznacza skowiec, a kowadło komunię świętą. Kiedy będą żyli tymi wartościami, łatwiej będzie im przezwyciężyć trudności duchowe, a już na pewno nie będą zbyt długo tkwić w grzechach. Dzieci, dzieci, chodźcie! O, możecie tutaj usiąść. Mam do powiedzenia wam bardzo ważną rzecz. Oj, tylu was było tutaj? Nasze oratorium z dnia na dzień jest coraz większe. Posłuchajcie, gdy byłem w świątyni, spotkałem bardzo ciekawego chłopaka. Taki młody, miał 12 lat. Tak naprawdę nie wiem, jak ma na imię, ale powiedział, że bardzo mocno chce się spotkać z wami właśnie. Powiedziałem, gdzie będziemy, więc myślę, że niedługo tutaj przyjdzie. Taki blondynek z 1,40 m. O, posłuchajcie, to chyba on. Witaj. Spotkałem cię w świątyni. Ale tak mnie urzekła twoja osoba, że zapomniałem spytać, jak masz na imię i kim jesteś, bo naprawdę myślę, że jesteś kimś naprawdę wyjątkowym. Jestem Jezus Nazaretu, syn Józefa i Maryi. Chciałem się z wami spotkać, aby powiedzieć wam, że Bóg was kocha. Nie masz pracy, źle ci idzie w szkole, masz wątpliwości co do swojego powołania, ofiaruj to Bogu. Moja mama też miała wątpliwości. Cały świat się jej zawalił, ale ona zaufała Bogu i tym zaufaniem zaleciła mojego tatę. Ale jak mamy się modlić do kogoś, kogo nie widzimy? Powtarzajcie za mną. Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego. Chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. Daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. I odpuść nam nasze winy. Jako i my. Jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw. Ale nas zbaw. Ode złego. Ode złego. Dziecko, czemu nam to zrobiłeś? 3 dni cię szukaliśmy, martwiliśmy się o ciebie. Niepotrzebnie. Czyli wiecie, że moje miejsce jest tym, co należy do mojego ojca? Mamo, tato, wszedł na świat, aby zbawić tych, którzy tego potrzebują. Jezusie, Maryjo i Ty, święty Józefie, pozostajemy teraz w okresie Bożego Narodzenia. Dlaczego tutaj z dziećmi z mojego oratorium chcielibyśmy zaśpiewać wam tradycyjną polską kolędę. Powstańmy dzieci i uwaga. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Panie i grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Panie i grają, króle witają, pasterze